Na wstępie chciałbym przede wszystkim podziękować swoim zawodnikom za zwycięstwo oraz całemu sztabowi i wszystkim osobom związanym w naszej drużynie. Nie było to łatwe spotkanie, ułożyło się do nas bardzo dobrze, prowadziliśmy 1-0. Wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą, a tu niespodziewana czerwona kartka dla Mateusza Skrzypczaka i wszystko się odwróciło. Od tego momentu wiadomo, że grając o jednego zawodnika mniej, musieliśmy się wycofać, ale byliśmy bardzo dobrze zorganizowani. Niewiele brakowało, żebyśmy dowieźli ten wynik do przerwy, a niestety w 45 minucie straciliśmy bramkę do jednego i wydawało się, że mogą się zacząć kłopoty. W drugiej połowie, wiadomo, druga czerwona kartka tym razem dla zawodnika gospodarzy i wszystko wróciło do normy, dlatego tutaj szacunek, bo ciężko się podnieść prowadząc 1-0, potem remis i grając o jednego zawodnika mniej, natomiast dlatego szacunek dla naszej drużyny, boisko również, że tak powiem, nie pomagało, warunki są tutaj trudne, ale to było najważniejsze. Tydzień temu przegraliśmy z GKS-em Tychy, nie będąc, myślę, zespołem gorszym, dlatego cieszymy się bardzo, że udało nam się wygrać na bardzo trudnym terenie. Gratuluję zespołowi z Olsztyna. Wygrana na naszym terenie. Mecz bardzo ciekawy, emocjonujący. Niestety nie na naszą korzyść wynik. Jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy, z pracy zespołu, z determinacji, z reakcji po przegranym meczu z ŁKS-em. Oczywiście zdarzyła nam się przypadkowa bramka i takie rzeczy są normalne w piłce nożnej, ale walka, determinacja, pomysł na grę, ruchliwość, dążenie, chęć w dążeniu do tego, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, bardzo wysoka i bramka w dobrym momencie, wydawało się, że w dobrym momencie schodziliśmy do szatni, doprowadzając do wyrównania. W drugiej połowie zła reakcja mojego zespołu. Taki nasz problem w meczu z ŁKS-em był, że 30 minut przespaliśmy, a później graliśmy dobrze. No, w tym meczu zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę i w drugiej połowie miałem wrażenie, że uznaliśmy to za pewnik, że jesteśmy drużyną lepszą i że ten mecz bardzo spokojnie wygramy. Otóż nie, przeciwnik postawił nam bardzo wysoko poprzeczkę, ale uważam, że to nie nic nie ujmując Tomilowi i zagrał bardzo dobry mecz, ale to w dużej mierze porażka wynikała z tego, no, że myśmy w drugiej połowie zmienili pogląd na mecz, grając nawet jeszcze pewien moment 11-10 oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom. Oczywiście wiadomo jaki był kluczowy moment w meczu i pewien ciąg wydarzeń był niekorzystny dla nas. Próbowaliśmy. Kilka momentów było oczywiście, że mogliśmy to lepiej rozegrać. Przegrywamy ten mecz. Tak jak mówię, jestem na pewno, to co będziemy chcieli w przyszłości, to jest tak jak zespół funkcjonował w pierwszej połowie z tego meczu. Źle zaczynamy ten okres wiosenny, ale przed nami środowy mecz z Widzewem Łódź. Jutro trening. Musimy się zregenerować, musimy odpocząć, musimy nabrać nowej energii. Na pewno jesteśmy dobrze przygotowani i do meczu z Widzewem zrobię wszystko i mój sztab, żebyśmy byli zespołem, który przyjmie tutaj, który nie będzie gościnny, tak jak dzisiaj, który oczywiście po meczu podziękuję sobie, ale postaram się, żebyśmy zrobili, stanęli wreszcie na wysokości zadania i zaczęli punktować, bo przed nami jest bardzo trudny przeciwnik. Ja mam tyle, jak nie ma pytań od kibiców i innych mediów, to dziękuję.